Zapraszam na odcinek aktorzy i aktorki, którzy zmarli tragicznie ze swoimi synami i córkami. Jacek Chmielnik, urodzony w styczniu 1953 w Łodzi. Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dramaturg i prezenter telewizyjny. Znany głównie z ról w filmach Juliusza Machulskiego, dwóch częściach komedii Wabank oraz King Size. Jego imię wybrała ciotka Hyacynta, która była przełożoną sióstr Elżbietanek w Bytomiu Bobrku. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki. W 1975 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Jego opiekunem był wówczas Jan Machulski. Był żonaty z Wandą, mieli dwoje dzieci. Córkiem Julię, urodzoną 16 kwietnia 1981 w Łodzi, dyrygentkę, trenerkę dykcji i śpiewu, która m.in. przygotowywała wokalnie uczestników programu Twoja twarz brzmi znajomo. Mieli także syna Igora, urodzonego 8 października 1986 roku w Krakowie, który podobnie jak ojciec również został aktorem. Jacek Chmielnik zmarł 22 sierpnia 2007 roku wskutek porażenia prądem z wadliwej instalacji elektrycznej w swojej piwnicy obok domu letniskowego w Suchawie koło Włodawy. Miał 54 lata. 28 sierpnia jego prochy spoczęły na cmentarzu komunalnym Zakrzew w Łodzi. Ewa Sałacka, urodzona w maju 1957 w Warszawie, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. W 1981 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Jeszcze w czasie studiów zadebiutowała na ekranie rolą w filmie Filipa Bajona Aria dla atlety. W latach 1983-84 występowała gościnnie w Teatrze w Radomiu. W 1985 obroniła dyplom. W latach 90. skupiła się na radiowo-telewizyjnej publicystyce filmowej. Córka reżyserki Barbary Sałackiej. Aktorka zmarła 23 lipca 2006 w Arciechowie w następstwie wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu przez osę w usta. Została pochowana na cmentarzu Połąskowskim. Miała 49 lat. Jej pierwszym mężem był reżyser, scenarzysta i operator filmowy, komandor Orderu Odrodzenia Polski Krzysztof Krause. Drugim stomatolog i chirurg szczękowy Witold Kirstein, z którym miała córkę Matyldę urodzoną 31 lipca 1994. Córka często bierze udział w kampaniach uświadamiających, czym jest wstrząs anafilaktyczny. Jest absolwentką studiów na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku psychologia biznesu. Waldemar Goszcz, urodzony w grudniu 1973 w Wolborzu, piosenkarz, aktor i model. Urodził się jako syn Zofii i Włodzimierza Goszczów. Miał młodsze rodzeństwo, siostrę Annę i brata Piotra. Jako nastolatek występował w zespołach muzycznych i tanecznych oraz uczestniczył w różnych zawodach sportowych. Po zdaniu matury dostał się na AWF w Poznaniu, na której naukę przerwał, gdyż nie mógł jej pogodzić z karierą modela. Studiował również w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. Sporą popularność przyniosła mu rola Adama w telenoweli Adam i Ewa z 2000 roku. W 1997 poślubił Monikę. Małżeństwo zakończyło się rozwodem, z którą miał córkę Wiktorię urodzoną w 1997. Córka jest absolwentką psychologii, a także zajmuje się modelingiem. Jest również szczęśliwą mamą chłopczyka. Waldemar 24 stycznia 2003 poniósł śmierć w wypadku samochodowym w okolicach Ostródy, gdy prowadzona przez niego Lancia Libra podczas wyprzedzania zdarzyła się z jadącym z naprzeciwka Fordem Escortem. Gość zginął na miejscu. Aktor został pochowany na cmentarzu w Wolborzu. Zbigniew Cybulski, urodzony w listopadzie 1927 w Kniarzu. Aktor teatralny i filmowy, uznawany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Pierwsza jego rola filmowa przypadła na 1954, kiedy wystąpił w Pokoleniu Andrzeja Wajdy. Przełomem dla niego okazała się rola w filmie Popiół i Diament, który zdaniem Iwony Kusz wzbudził niespotykaną do tej pory dyskusję w polskiej prasie. W 1960 roku w Sopocie zawarł związek małżeński z Elżbietą Chwalibóg. Miał z nią syna Macieja, urodzonego w 1961. Syn zmagał się z chorobą alkoholową. Kilkukrotnie próbował odebrać sobie życie.
W 2015 został pobity. Po kilku tygodniach wyjechał za granicę. Zmarł 19 lutego 2016 po pobycie w szpitalu wskutek złego stanu zdrowia. Zbigniew Cybulski prowadził bardzo intensywny tryb życia. Przemieszczał się po całym kraju jeżdżąc pociągami, do których zazwyczaj wskakiwał w ostatnim momencie. Próbując skoczyć do rozpędzającego się pociągu ekspresowego Odra, wpadł między wagon i peron oraz został uderzony schodami kolejnego wagonu. Doznał ciężkich obrażeń ciała. Zmarł w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera we Wrocławiu po trwającej godzinę walce o jego życie. Zdzisław Maklakiewicz, urodzony w lipcu 1927 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, syn ekonomisty Władysława Maklakiewicza i Czesławy z domu Normark, bratanek kompozytorów Jana, Franciszka i Tadeusza. Podczas II wojny światowej służył w Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim, walcząc w Śródmieściu jako strzelec w kompanii motorowej Iskra, batalionu Kiliński. Po kapitulacji powstańczej Warszawy przewieziony do niemieckiego obozu jenieckiego. W 1947 podjął studia aktorskie w Krakowie, potem w PWST w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1950. Pierwszą żoną aktora była Renata Firek, z którą miał córkę Martę Maklakiewicz. Z drugą żoną Wiesławą Kosmalską miał córkę Agatę. Córka Marta w 2016 trafiła do szpitala w wyniku udaru, jednak wszystko jest już dobrze. Napisała również książkę o swoim ojcu o tytule Maklak oczami córki. Jej ojciec Zdzisław Maklakiewicz na początku października 1977 leżał nieprzytomny na krakowskim przedmieściu, czym nikt się nie przejmował, biorąc go za pijanego. Kilka dni później zmarł. Pochowano go na cmentarzu pomockowskim. Anna Jantar, właściwie Anna Maria Kukulska z domu Schmetterling, urodzona w czerwcu 1950 w Poznaniu. Uchodziła za ikonę muzyki pop polskiej estrady, zaliczana do grona popularnych i słynnych polskich piosenkarek lat 70. Wylansowała takie przeboje jak m.in. Tyle słońca w całym mieście, Nic nie może wiecznie trwać, Staruszek świat. W sumie zaśpiewała około 160 piosenek różnych kompozytorów. Współpracowała z wieloma artystami. W 1971 zagrała epizodyczną rolę w filmie Milion za Laurę. Z Jarosławem Kukulskim miała córkę Natalię, która również jak jej matka została piosenkarką. Anna Jantar wracała do Polski ze Stanów Zjednoczonych 14 marca 1980. Zginęła około godziny 11:15 w pobliżu lotniska Okęcie w katastrofie samolotu IL-62 Mikołaj Kopernik lecącego z lotniska JFK z Nowego Jorku przy podejściu do lądowania. Po jej śmierci lekarz medycyny sądowej przeprowadzający badanie przekazał jej matce mały różaniec, który Jantar trzymała w zaciśniętej dłoni podczas katastrofy. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 25 marca z udziałem około 40 tysięcy osób w kościele Świętej Marii Magdaleny w Warszawie, po czym została pochowana na cmentarzu Wawrzyszewskim. Edwand Żentara, urodzony w marcu 1956 w Sianowie, aktor i reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, znany z roli plastyka karateki w dramacie Wojciecha Wójcika Karate po polsku, a także jako Maksymilian Kolbe w dramacie biograficznym Krzysztofa Zanussiego Życie za życie. Laureat Nagrody Złoty Ekran przyznawanej przez tygodnik Ekran Złotej Kaczki i Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego w kategorii Najlepszy Polski Aktor za rok 1986. Był żonaty z Martą Żentarą, miał jednego syna Mikołaja. Muzyka, m.in. grup muzycznych Krieg Machines i Mgły. Edward 25 maja 2011 popełnił samobójstwo w swoim tarnowskim mieszkaniu. Pozostawił list, w którym tłumaczył swoje postępowanie. Odebrał sobie życie z uwagi na fatalną sytuację w tarnowskim teatrze, jak również problemy i rozterki sercowe. Został pochowany 30 maja na cmentarzu komunalnym przy ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie.